Nie lubię tego określenia, które mówi, że się obraził na boks, się odsuwa od boksu, boks jest zły. To jest tak, że w tym boksie nie osiągnął tego, co chciał, a trochę czerni dyscyplina, którą wszystko dało. Moim zdaniem to jest zupełnie nieporozumienie, ale to chyba nie jest najistotniejsze. Jakiś czas temu bardzo się oburzałem, myśląc, że Artur, którego zawsze patrzyłem jak na poważnego sportowca, miał jakieś tam mnóstwo różnych przygód milszych czy mniej miłych, ale absolutnie w kategoriach ambicji, w kategoriach szukania wyzwań, w kategoriach treningowych, sportowiec przez duże S. I nagle zderzenie ze światem, gdzie ten sportowiec przez duże S, którego zawsze tak widziałem i tak w sercu noszę i nosiłem, ma być troszkę takim aktorem w przedstawieniach okołosportowych. I szczerze mówiąc, przez dłuższy czas byłem bardzo, mi to zmartwiło, byłem oburzony, oczywiście bez żadnych możliwości sprawczych. Natomiast z biegiem czasu muszę powiedzieć, że troszkę się z tym oswoiłem. Coś Artur sobą musi zrobić, tak? Może kontynuować karierę bokserską, tak jak powiedziałem, raczej z niewielkimi szansami na największe sukcesy, co mnie też osobiście bardzo boli. B. Może próbować szukać jakichś zajęć około trenerskich, może organizacyjnych, może promotorskich, bo tutaj trzeba powiedzieć, że ma bardzo specyficzny, ale duży taki gen medialności, prawda? Może też stoczyć jakieś walki, tylko ja bym właśnie nalegał, apelował, to złe słowo. Ale bym głośno mówił, że to jest jakaś zabawa, tak? To nie jest już sport, bo nie wolno obrażać tych panów, którzy nie bawią się w te freak fighty, tylko to faceci, którzy naprawdę na co dzień, tak jak czołowi zawodnicy UFC, tak czołowi zawodnicy polscy, tak jak na przykład Janek Błachowicz, to są zawodowi sportowcy, tak? I tutaj proszę o rozgraniczenie tego wszystkich, bo po prostu jako człowiek, który całe życie siedzę przy sporcie, po prostu mam ogromny szacunek do ludzi, którzy taki mają wyrzeczenia i tyle tak się poświęcają tej jednej konkretnej dyscyplinie sportowej, żeby być tym najlepszym, tak? I tyle, to jest Artura decyzja. Uważam, że pięściarz, który stoczył dużo ciężkich walk, a Artur trochę na własne życzenie, czy własne żądanie nawet, taki walk stoczył w krótkim w miarę nosie czasowym, moim zdaniem za dużo, naprawdę, jeżeli ma odłożone pieniądze, powinien myśleć o dalszym życiu. Mówię to trochę z bólem serca, bo z punktu widzenia biznesowego oczywiście, że nazwisko Artura by nam pomagało. Artur, co prawda, zawsze, tak już mówiąc, pół żartem, pół serio, ale serio, tak wyciskał garę, że wbrew pozorom na jego karierze pieniędzy żeśmy specjalnie nie zarobili, bo głównie on zarabiał. I okej, tak, to cały polski boks korzysta na zainteresowaniu Arturem i tak dalej, to były jakieś inne korzyści. Ja naprawdę, i to jak nie ma kamery, też specjalnie Artura od dawna nie namawiam, od dawna proszę o zastanowienie się. Natomiast zawsze tak jak powiedziałem, kiedyś bardzo mi to irytowało, że ktoś będzie Artura wykorzystał, bo to byłoby z mojego punktu widzenia wykorzystanie. Teraz troszkę może mniej, gdyby to się wydarzyło. Pewnie coś się wydarzy, bo on przecież nie usiedzi na czterech literach. Ja myślę, że każdy chciałby Artura zatrudnić, bo wykorzystać jego zasięgi, jego emocje, które budzi temperaturę i tak dalej, więc to nie jest jakby dla mnie dziwne. Dla mnie walka Artura, czy to będzie KSW, czy Prime, czy jakiś tam High, czy coś tam, to w ogóle nie ma żadnego znaczenia, to jest zawsze walka freakowa, tak? Chyba że wyjdzie dwóch facetów, którzy całe życie byli pięściarzami, w ostatnim czasie się przyzwoicie prowadzili, założą rękawice bokserskie, buty bokserskie, będzie ring bokserski i będzie walka bokserska, tak? Czy rękawice, czy ósemki, czy dwunastki, to już jest trochę trudne, czy tam szóstki, czy piątki, tak? Natomiast każda, czy to będzie KSW, a będzie Artur albo wyjdzie z kozakiem, który z low kickami mu za chwilkę przewróci, czy zdusi w parterze, czy zawsze będzie freakowa walka, tak? Więc to jest trochę wtórne. Mnie by pasowało raczej, tak jak patrzę na sposób promocji Prima, to jest, wystarczy spojrzeć w KRS, to jest firma bliźniacza do Fenu. W związku z tym z natury swojej będzie związana z Polsatem. Wchodzi na rynek mocno, tam jest ten Kasiusz Życiński, który jednak kiedyś tam otarł się o boks, był chyba brązowy na Mistrzostwach Polski lata temu. Nie ta waga, ja to gdzieś jeszcze pisałem w internecie, kompletnie nie ta waga, kompletnie nie ten poziom i tak dalej, ale jednak kiedyś był pięściarzem, więc tych z mojego punktu widzenia jednak raczej cyrkowo wstydliwych walk, jeżeli nazywam to walki, a nie występ na przykład na show, to chyba najmniej, bo ten facet jednak trochę boksuje, tak, i gdzieś tam lat boks trenował. Ale jest to dla mnie wszystko, czy to będzie KSW, czy Prime, czy jakieś inne nazwy. Nie ma to chyba żadnego znaczenia. To zawsze będzie to mniej czy bardziej freakowa walka.